Środa, 10 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze do Koryntian w drugim swoim liście, że jest duża różnica, czy się służy Nowemu Przymierzu, Nowemu Testamentowi, czy się służy Staremu Przymierzu, Staremu Testamentowi. Z jednej strony podkreśla, że również Stare Przymierze, to prawo, które otrzymał Mojżesz, było dane naprawdę wśród wielu cudów, wśród wielu znaków, ale mówi, że to jest posługiwanie literze, a litera zabija, ona sama z siebie nie daje życia. Natomiast w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu oni służą duchowi, nie literze, ale duchowi. To, co jest dla nich najważniejsze, to nie tyle litera prawa, ale duch, który jest za tym prawem. I można by powiedzieć, że oni się tak chwalą, chcą powiedzieć, że są lepsi niż Żydzi, że chrześcijanie są jakąś wyższą religią, ale zaraz na początku Paweł tłumaczy, że nie dlatego, że byśmy uważali, iż jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta nasza możność pochodzi z Boga. Że to, że oni stali się sługami, to jest dzięki Panu Bogu. To, że to Pan Bóg ich uzdolnił. Oni mają niesamowitą ufność w to, że naprawdę służba duchowi, który płynie nie literze, jest szalenie różna. I to można powiedzieć na przykładzie chociażby służenia sobie nawzajem ludzi, którzy są zakochani, którzy naprawdę chcą, żeby miłość ożywiała ich zasady, ich po prostu ustalenia, ich porządki. Natomiast co innego jest służyć literze, to znaczy człowiek, kiedy w nas nie ma miłości, kiedy nie ma tego pragnienia, ale jest tylko, no muszę to zrobić, no jest taki obowiązek, no muszę zapłacić ten abonament, muszę zapłacić ten podatek, muszę po prostu wynieść śmieci, że to posługiwanie literze prawa, ono może zabijać, znaczy zabija w nas chęć życia, powoduje to, że człowiek czuje się zmęczony, że to zmuszanie się naprawdę z człowieka bardzo, bardzo męczy. I w tym sensie można powiedzieć, że zawsze w życiu, to nie to jest kwestia wyższości chrześcijaństwa nad judaizmem, ale zawsze w życiu jakby życie duchem, czy życie taką, można powiedzieć, miłością jest o wiele lepsze niż kierowanie się tylko po prostu prawem, kierowanie się tylko przykazaniami. I Bogu dzięki, jeśli ktoś ma taką łaskę, jeśli ma taki dar, jeżeli widzi, że rzeczywiście w życiu jest bardziej otwarty na Ducha Świętego, to naprawdę Bogu za to dziękować, nie po to, żeby się wywyższać, ale widzieć, że jest taka możliwość, jest taka szansa, że jest też taki dar, łaska i powołanie. W psalmie 99 czytamy jednak, że ci ludzie, którzy posługiwali Panu Bogu, służyli według prawa Starego Testamentu, oni też byli przez Boga wysłuchiwani. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, Samuel. Wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, wzywali Pana, a On ich wysłuchał. Mówi też o tym, że przemawiał do nich w słupie dymu, w słupie obłoku. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że nawet jeżeli nie masz takiej łaski, że żyjesz według ducha, jeżeli nie masz takiego doświadczenia albo nie jesteś, można powiedzieć, takim szczęściarzem jak święty Paweł czy wielu chrześcijan, że to nie znaczy, że nie możesz spotkać Pana Boga. To nie znaczy, że nie możesz spotkać Pana Boga trochę na innym poziomie. To, że już nie ma chemii, czy to, że nie ma biologii, to, że nie ma nieraz jakichś tam motylków, to nie znaczy, że nie ma miłości. Czasem ta miłość jest trudna, czasem ta miłość po prostu jest bardzo, można powiedzieć, taka siermierzna, ale to jest również miłość. Żeby też nie odrzucać całkowicie Starego Testamentu, ani nie odrzucać ludzi, którzy myślą w taki sposób, nie odrzucać. Dla nich to jest forma życia, dla nich to jest forma też jakoś egzystowania, dla nich to też jest możliwość spotkania z Panem Bogiem. Bo my bardzo często mamy taką pokusę, żeby jak coś jest nasze, coś nam się podoba, to mówić, że już wszyscy inni są B, nie? Że skoro lubię czytać Pismo Święte, to ci, co nie lubią czytać Pisma Świętego, no to już mówię, że oni są niedobrzy i daleko od Pana Boga. Skoro chodzę do komunii, czy uwielbiam adorację Najświętszego Sakramentu, no to ci, którzy nie chodzą na adorację, no to już są niedobrymi katolikami, no żeby niedobrymi chrześcijanami, żeby no nie próbować dzielić ludzi na lepszych czy gorszych, tylko mieć świadomość, że na różnym etapie, w różny sposób można Boga spotkać. I o tym w pewnym sensie też mówi Ewangelia, kiedy Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków. Co więcej, że do końca świata to prawo i prorocy będą istnieli. On nie przyszedł znieść, ale wypełnić. I to wypełnić nie w takim znaczeniu, że wypełniam wszystkie przepisy, ale jakby dopełniam. Mam szklankę do połowy, ja ją dopełniam. Było prawo i ja to prawo dopełniam swoim duchem. Było przekazanie, nie zabijaj, a ja dopełniam jeszcze więcej. W ogóle nie stosuj przemocy. Było przekazanie, miłuj bliźniego swego. Ja jeszcze to dopełniam, mówię, miłujcie nawet waszych nieprzyjaciół.
Więc to dopełnianie jest niczym innym, tylko Chrystus przynosi nam możliwość, że my nie musimy być niewolnikami przykazań. Przynosi nam w sobie taką miłość i taką po prostu łaskę od Pana Boga, że człowiek dzięki tej miłości i łasce może nie tylko wykonywać to, co trzeba, ale naprawdę może to przewyższać, może to przekraczać i może naprawdę mocą ducha i mocą miłości robić o wiele więcej rzeczy niż te, które wynikają tylko z przepisów prawa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.